Dzisiaj przychodzę opowiedzieć o wszystkich książkach, które przeczytałam w marcu i zacznę od książki Czerwony Mars Kim Stanley Robinson. I to jest książka wydana, jest przepięknie, bardzo mi się podoba projekt tej okładki. W największym skrócie, to jest też pierwszy tom trylogii, w największym skrócie opowiada ona o kolonizacji Marsa. I w mojej ocenie, w moim przekonaniu, jest to obraz, który jest najbardziej realistyczny, jeżeli chodzi właśnie o tą naszą hipotetyczną przyszłość, jako przyszłość ludzkości, jako właśnie zdobywcy kosmosu. I ten Mars właśnie wydaje się być pierwszym celem, pierwszym punktem na mapie zdobyczy podbojów kosmicznych. I wydaje mi się, że tutaj jest właśnie najbardziej taki realistyczny obraz, jeżeli chodzi o sytuację, jakby to w rzeczywistości miało wyglądać. Zwłaszcza pod kątem relacji politycznych, społecznych czy ekonomicznych, jeżeli chodzi właśnie o relacje z Ziemią, jeżeli chodzi o relacje z tą planetą matką. I nie jest to obraz w żadnym wypadku jakiś cukierkowy. To nie jest obraz miły, przyjemny, tylko właśnie realistyczny, ale już sam choćby podbój planety, jak wyglądał podbój Ziemi, cała historia z koloniami, to nam pokazuje, jak ta historia dalej może się toczyć, bo jedynie zmienia się skala, ale ludzkość pozostaje taka sama. Traktowanie Marsa właśnie jako kolejnej kolonii, jako zaplecza Ziemi, na której pogarsza się sytuacja z każdym dniem, z każdym rokiem, to jest, myślę, właśnie najbardziej realistyczny obraz i on jest rzeczywiście przejmujący, ale on nie odbiega, bo jednak jest zaczerpnięty już z historii Ziemi. To jest również książka niepozbawiona wad. W mojej ocenie ona nie musiałaby być taka długa, żeby przekazać to wszystko, co chciała tu przekazać, z tego względu, że ona momentami jest przedłużona, ona momentami wytraca tempo i jest w stanie znużyć czytelnika, więc trzeba po prostu się w pewnym momencie zmusić i przetrwać te różne fragmenty. I koniec końców jest to dobra książka, jest to bardzo dobra książka, wyłania się z niej taki przejmujący obraz i to zostaje w czytelniku. Ja o tych różnych aspektach dużo, dużo rozmyślam i dużo jakby ciągle to we mnie siedzi, ale jednak do pewnego stopnia przeczytanie tej książki było w jakimś stopniu męczące. Ja nie skupiam się w ogóle na tych aspektach technicznych, jakichś fizycznych, bo ja po prostu nie potrafię sobie tego wyobrazić. Tu na przykład duże ustępy były przeznaczone temu, w jaki sposób oni wybudowali miasta, na przykład na Marsie, jaka technologia została do tego użyta. Ja to przeczytałam, ale tego nie roztrząsałam, bo po prostu nie mam takich kompetencji nawet, ani jakiejś siły tam nawet, że jeżeli to jest spekulacja naukowa, to jakieś tam mocy przerobowych ja nie mam, żeby to jakoś oceniać, czy te pomysły były zasadne, czy nie. Bardziej się właśnie skupiam na tych różnych zależnościach. Było też trochę wątku romantycznego też, ale po prostu wątku obyczajowego. On jest, jak dla mnie mogłoby go nawet nie być, bo według mnie nie wnosi za wiele, ale jest po prostu. To jest, można go jakoś tam śledzić. Tu jest też, duże są przeskoki w czasie, jest dużo dziur fabularnych i pewne rzeczy po prostu trzeba przyjąć, że one się tak wydarzyły, ale nie wynikają jakby z jakichś takich naturalnych ciągów przyczynowo-skutkowych, tylko po prostu się zdarzają i trzeba je przyjąć. I wiele rzeczy wciąż jest niejasnych, otwiera się nowy rozdział, ale szczerze powiedziawszy mam trochę kłopot, dylemat, czy będę kontynuować, czy będę sięgać po drugi tom. Myślę, że tak, myślę, że prawdopodobnie tak, bo jednak przeważy ta moja ciekawość, co się wydarzyło dalej, bo też końcówka przyspiesza, tak nabiera tempa i robi też wrażenie i ta historia skręca właśnie w takim zupełnie innym kierunku i ten kierunek jest bardzo interesujący i chciałabym właśnie, myślę, że poznać jednak dalsze losy i po prostu wtedy ocenić. W każdym razie ja mogę powiedzieć tak, ja polecam tę książkę oczywiście do czytania, natomiast myślę, że ona nie będzie dla każdego, bardziej może dla takich, nie wiem, koneserów, na pewno nie na początek jakiejś przygody science fiction, bo można się będzie od niej bardzo łatwo odbić. Trzeba właśnie odrobiny, nawet może więcej niż odrobiny, samo zaparcia, żeby przez nią przejść, natomiast jest dobra, jest po prostu jest bardzo dobra, ale już myślę dla bardziej zaawansowanych czytelników, takie mam odczucia. To ja z przyszłości przyszłam dać znać, że tę książkę Czerwony Mars dostałam od wydawnictwa Vesper,
w ramach współpracy barterowej. Dalej przeczytałam książkę Syreny z Tytana Kurta Vonneguta. I to też jest książka z nurtu science fiction, chociaż z zupełnie innej strony, bo tutaj jest taka historia jakby satyryczna, ironiczna, pod pokrywką czarnego humoru. Zadaje się fundamentalne pytania o to, czy my jako ludzie jesteśmy sami odpowiedzialni za swoje wybory, czy coś innego steruje tym całym naszym życiem, i to nawet nie w odniesieniu do jednostki, czy tylko nawet w odniesieniu do całej grupy, czy całej rzeczywiście ludzkości. Jest bardzo interesująca ta książka, natomiast to, że ona jest ironią i to, że ona jest no, satyrą, ten specyficzny humor, ten specyficzny język tu występuje, to mi do końca, jakby ja tak nie zarezonowałam z nią, mi do końca ona nie przypadła do gustu, chociaż uważam, że jest bardzo dobra. Ona, tutaj bohaterowie bardziej służą jako takie eksponaty, którym mamy się przyglądać, ale nie do końca mamy złapać z nimi jakąś taką nić porozumienia, czy jakąś taką nawet nić sympatii. Oni są wręcz tak no, groteskowo tutaj przedstawieni, groteskowo tutaj odmalowani, żeby nam no właśnie coś pokazać. I ta książka jest napisana w taki dosyć lekki, humorystyczny sposób, ale tym nie można się w ogóle sugerować, bo jeżeli się zastanowić nad tymi wydarzeniami, które się wydarzają i nad tymi rzeczami, które bohaterów tutaj dotykają, które spotykają, to są bardzo poważne rzeczy. To są wręcz brutalne tutaj, no brutalnie są ci bohaterowie traktowani, tylko to jest tak lekko podane, że w pierwszej chwili można tego nie zauważyć i dopiero za chwilę, jeżeli się zastanowić, to za chwilę to człowieka uderza, że no trudne rzeczy, ciężkie rzeczy się tutaj dzieją. I to też jest taka sytuacja, że tutaj bardzo podobały mi się te fragmenty, gdzie było kwestionowane i podważane fundamenty, na jakich stoi nasze społeczeństwo, jakaś polityka, religia, systemy społeczne. Bardzo mi się to podobało, bo właśnie było z taką swadą niejako to wyrażone, ale właśnie tak w punkt. I pod tym względem to jest naprawdę bardzo bardzo dobra książka. Ja ją mam z biblioteki, bo wiem, że ona jest w tym momencie trudno dostępna. To jest też sytuacja taka, że to jest debiut tego autora i właśnie widziałam opinię gdzieś tam czytelników, że on z czasem, kolejne jego książki są jeszcze lepsze, że wręcz w porównaniu do kolejnych książek, to tutaj jego styl i jego pióro są wręcz toporne. I to powiem szczerze, że no, świetnie w takim razie wybrzmiewa, bo ta książka już mi się dość mocno podobała. Jeżeli kolejne mają być lepsze, to jak najbardziej będę się zapoznawać dalej z twórczością autora. I ta książka właśnie podobała mi się, mimo tego, że ja właśnie z takim nurtem postmodernizmu mam dosyć napiętą relację, że zazwyczaj nie dociera do mnie, nie rozumiem. A tutaj jednak wywarła na mnie wrażenie i zostawiła coś po sobie, skłoniła do przemyśleń. I no, to jest coś w takim razie bardzo, bardzo dobrego. Taki mi się zrobił kącik science fiction w tym marcu. Przeczytałam sobie kolejny tom Dune'y, czy Franka Herberta, czyli Bóg Imperator Dune'y. I to jest mój reread. Ja czytałam tę serię, cały ten podstawowy cykl, napisany właśnie przez Franka Herberta. Czytałam go około 10 lat temu, więc siłą rzeczy no za wiele nie pamiętam. Nie pamiętałam, no teraz przeczytałam, to już mi się to wszystko odświeżyło. W każdym razie, no to jest po prostu, to jest wspaniałość, to jest arcydzieło. Mimo tego, że ja już właśnie no, drugi raz czytam, to wcale nie uważam, żebym przeczytała tę książkę od deski do deski. Ona jest tak głęboka, tu jest tyle po prostu treści między wierszami, już nawet same zdania wprost, które przekazują jakieś treści, których nie do końca nawet jeszcze jestem w stanie pojąć, ale między wierszami, ale drugie znaczenia, ale trzecie znaczenia. To jest po prostu tak, ten cykl jest, to jest taką głębią. On jest wręcz jak ocean. To jest nieprawdopodobne wręcz. Tutaj śledzimy już losy. Tak w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie myślowym można to wręcz powiedzieć. I te losy są naprawdę bardzo dziwne, ale nic nie uprzedzam, bo pomiędzy każdym z tomów Duny jest taki przeskok i tak dramatycznie zmienia się sceneria, że mówiąc cokolwiek o następnym tomie, to właściwie no wręcz odbiera się ten element takiego zaskoczenia, ten element takiego szoku, a myślę, że to też odgrywa ważną funkcję, jeżeli chodzi o ten cykl, ale w przybliżeniu tutaj śledzimy losy Leto drugiego Atrydy, czyli już syna Pola Muad'Diba. No,
Ja nie mam takich słów jakoś, żeby opowiedzieć o tej książce, co ona we mnie zrobiła, bo to jest na takim poziomie jakiegoś życia wewnętrznego, ona się zgrywa ze mną, że to ja nie umiem tego wyrazić słowami, po prostu nie potrafię nawet tego wyrazić. Może bym musiała ją przeczytać jeszcze kilka razy, żeby potrafić nazwać to słowami, nie wiem. W każdym razie jest to arcydzieło i czytając ją, czuć, że się przebywa z taką no, literaturą wysoką. Naprawdę czuć to coś takiego. I co najważniejsze, pomimo tego, że to czuć, to ona nie jest napisana jakimś trudnym językiem. Ten język jest przystępny, można przeczytać, tylko właśnie chodzi o te znaczenia. O to, co słowo, co literatura może sobą przenieść, co może sobą transferować cały ten system znaczeń. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego. Także no, wspaniałe spotkanie i został, no, będę dalej na pewno kontynuować ponowne zapoznawanie się z tym uniwersum Dune'y. Przeczytałam dalej książkę Marty Abramowicz, Irlandia wstaje z kolan i to jest niesamowita książka, wywarła na mnie tak ogromne wrażenie. Ja nie miałam pojęcia, jak ta właśnie historia Irlandii wyglądała. Właśnie tutaj w tej książce jest ta opisana relacja w Irlandii, jaka była pomiędzy władzą świecką, a władzą kościelną, a kościołem po prostu katolickim. I często właśnie przy okazji różnych dyskusji ja słyszałam te porównania, że Polska idzie bardzo podobną drogą, że bardzo podobnie te relacje się układały, czy układają, i że Polska to druga Irlandia. I absolutnie po przeczytaniu tej książki absolutnie się z tym nie zgadzam. W Polsce nigdy nie było tak źle. W Polsce nigdy nie było aż takiej zależności po prostu do Kościoła, i Kościół nie wyrządził aż tyle zła, ile tam, przynajmniej według mojej wiedzy. I o ile rzeczywiście w pewnych aspektach te podobieństwa są ewidentne, są no, rzeczywiście bardzo podobne wzory, to jednak no, ta sytuacja jest no, z drugiej strony zupełnie inna, różni się diametralnie i no jednak ta historia też jest po prostu różna. Natomiast jest to reportaż naprawdę wstrząsający. Ja tutaj właśnie nie będę przytaczać go po prostu, bo musiałabym opowiedzieć o różnych sytuacjach, ale te sytuacje są, z jednej strony są szokujące, do czego potrafią się posunąć ludzie, a z drugiej strony to nie jest tak jakby. Jest się wstrząśniętym, jest się zaszokowanym, ale pojawia się ta myśl, że no nihil novi, nic nowego po prostu. Można się było spodziewać, jeżeli dzieje się gdzieś ogromne zło, to prawdopodobnie Kościół katolicki jest na miejscu jako jedna ze stron. Więc to jest, no, historia niestety pokazuje wiele, wiele takich przypadków i ludzie w imię Boga robią najgorsze rzeczy i potem wycierają sobie nim mordę. Jest to wstrząsające, ale to zło po prostu za każdym razem szokuje tak samo. I jak dla mnie warta przeczytania książka, jeżeli się ktoś tylko zastanawia, no to niech po nią sięga, bo myślę, że dużo się dowie i no po prostu jest to też bardzo dobry reportaż, zwłaszcza, że nie było dużo chyba publikacji do tej pory. Teraz widzę, że pojawiają się, na przykład pojawia się ta książka Najlepsi katolicy pod słońcem, pożegnanie Irlandczyków z Kościołem, co do której często się właśnie tutaj autorka odnosiła i ona tak właśnie też skrupulatnie opisuje te relacje właśnie między państwem a Kościołem i też zamierzam ją sobie przeczytać. Ta książka jest no, szalenie interesująca, ja to wręcz nie mogłam się oderwać od jej czytania. No, ale ja też jestem po prostu z różnych przyczyn, takie tematy są dla mnie interesujące. W mojej ocenie jest to dobra książka, dobry reportaż i no, zachęcam do sięgnięcia po nią, chociaż jest wstrząsający i momentami bardzo, bardzo trudny. Dalej przeczytałam taki reportaż Olgi Wiechnik, Pleterówki Boże, Broń Kobiety, Wojna i po wojnie. Olga Wiechnik. I to jest też bardzo dobra książka, bardzo dobry reportaż. Tutaj jest sytuacja przedstawiona właśnie Platerówek, czyli to był taki batalion kobiecy. Osoby, czyli między innymi kobiety, ale też nie tylko, zostały wywiezione na Syberię w ramach zsyłki i w pewnym momencie pojawiła się taka możliwość, żeby dołączyć do armii Berlinga, żeby właśnie uformować oddział Wojska Polskiego i one utworzyły właśnie taki batalion Platerówek i no, wróciły w tym, służyły wojsku i wróciły po prostu już do kraju jako
żołnierki i też no, tutaj są opisane ich losy, tak, i zarówno przed wojną, i w czasie wojny, i w czasie pobytu w tym batalionie, i również potem po wojnie. I no, dramatycznie wręcz te losy nieraz się toczą. Ale jednak trzeba przyznać, że są to po prostu kobiety niezłomne, wręcz momentami, no, wręcz jakby to powiedzieć, że one się wykazywały nie w sytuacjach przeróżnych niezwykłym heroizmem i taką postawą wręcz. One musiały być lepsze od mężczyzn w niektórych sytuacjach, żeby po prostu udowodnić, że nie są jakimiś tam pannami lekkich obyczajów, że nie jest to batalion kurew, jak był przez niektórych nazywany. Też przecież żadne struktury, żadne procedury, też nawet głupie stroje czy cokolwiek, jakieś broń, to nie było dostosowane do kobiet. One musiały to wszystko jak mężczyźni po prostu wykazywać się siłą fizyczną i wszystkie procedury i to wszystko spełniać, więc to było dla nich nieraz podwójnie ciężkie, więc wykazywały się niezwykłym bohaterstwem. I też to, jak po wojnie ten oddział był pokazywany i wykorzystywany do celów politycznych, to budzi ogromny sprzeciw, ogromną niesprawiedliwość, jak one zostały pokazywane. I cieszę się, że właśnie no, jest taka książka, że można sobie o tym przeczytać i wiedzieć o tej historii, bo to jest niekoniecznie taki rąbek historii, o którym można się gdzieś dowiedzieć w szkole, ale jest to też no, ważna część historii, uważam, zwłaszcza z perspektywy po prostu historii kobiet, więc to jest coś naprawdę wartego uwagi. Książka nie jest długa, a myślę, że bardzo wartościowa, żeby ją przeczytać. Przeczytałam dalej książkę też Ja, która nie poznała mężczyzn, Jacqueline Hartman. W sumie mogłam ją dodać do tego kącika science fiction, bo ona też trochę ma z tego, chociaż nieduży fragment, to nie jest tak, że to jest rzeczywiście jakaś mocna pozycja science fiction. Jest ten element tutaj obecny, ale jednak nacisk kładzie się na coś innego. To jest historia właśnie takiej dziewczyny, która żyje w zamknięciu, w klatce, w otoczeniu innych kobiet. Ona jest młodą dziewczyną, one zazwyczaj są od niej starsze. I żyją w zamknięciu z niewiadomych przyczyn, nie wiadomo gdzie, opiekują się nimi jacyś strażnicy, ale nawet nie zawierają z nimi jakichś kontaktów. No nie ma żadnego połączenia ze światem zewnętrznym, tyle tylko co z pamięci właśnie tych kobiet, które są z tą dziewczynką zamknięte. I powiem tak, że w pewnym momencie no, to jest, one jakby wychodzą na wolność, ale czy naprawdę na wolność? No tu są pytania otwarte. I ta książka jest dosyć takim napisana w takim surowym stylu. Nie ma tu za wielu ozdobników. Jest po prostu bardziej taki przekaz jakby faktograficzny. Ona to pisze z perspektywy już z siebie jako starej kobiety i po prostu wspomnienia swoje spisuje, żeby ktoś je kiedyś mógł przeczytać. No, skupia się właśnie na takich najważniejszych faktach i niewiele jest tam wyjaśnione. Więc z perspektywy takiej fabularnej, czy jakiejś takiej ciekawości, co się rzeczywiście wydarzyło, no to nie ma tu odpowiedzi. I to jest wręcz frustrujące, będę chciałoby się wiedzieć. Ale to wszystko otwiera inne, zupełnie inne rejony i ta historia przekazuje zupełnie nad czym innym każe się nam pochylić jako czytelnikom. I tam są właśnie nawet takie pytania egzystencjonalne o sens życia człowieka. Co w sytuacji, kiedy jesteśmy uwięzieni? Co w sytuacji, kiedy jesteśmy odcięci od całego naszego zaplecza kulturowego, od jakiegoś takiego człowieczeństwa? No człowieczeństwo w mojej ocenie też można interpretować i rozważać też z punktu widzenia nie tylko jednostki, ale jakby grupy, szerszej społeczności, no bo nawet jako jednostka jesteśmy zanurzeni w kulturze, w tradycji, w spuściźnie naszych poprzednich pokoleń. Siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli jesteśmy samotnikami, to jesteśmy zanurzeni w społeczeństwie, w grupie ludzi. I co się stanie, gdybyśmy, hipotetyczne, spekulatywne oczywiście pytanie, co by się stało, gdybyśmy nagle zostali od tego odcięci i nie było tego połączenia? Co wtedy się dzieje z człowiekiem? Gdzie szukać wtedy człowieczeństwa i jak wtedy się obracać? Jeżeli traci się wszystko, traci się całe to połączenie nawet ze swoimi przodkami, ze swoim dziedzictwem, ze całym tym zapleczem kulturowym i nie ma powrotu i nie ma wyjaśnień i nikt nawet nie może tego przekazać, nawet tradycji ustnej nie ma, tylko jest tutaj jakaś szczątkowa, więc no
To są takie pytania też, czy wyjście na wolność po uwięzieniu, jak można w ogóle też zatrzymać człowieczeństwo, być dalej człowiekiem uwięzionym, a jednak no, nie zamienić się w jakieś zwierzę, czy dalej, czy po wyjściu, czy można wrócić do, czy można wyjść na wolność tak naprawdę mimo braku ograniczających krat, czy powrót do wolności, bycie wolnym człowiekiem jest rzeczywiście, jest naprawdę możliwy, czy to więzienie zostaje na zawsze, już zostaje właśnie w nas. Bardzo jest tutaj właśnie dużo takiej filozofii, takich pytań spekulatywnych, nie padają odpowiedzi. Nie padają odpowiedzi, my musimy je sobie odszukać sami, albo po prostu stwierdzić, że na niektóre pytania nie ma odpowiedzi. Można sobie gdybać, można spekulować, ale nie ma odpowiedzi, dopóki się nie znajdzie w takiej sytuacji, a w takiej sytuacji lepiej się nie znaleźć. I moim zdaniem kluczem też do jednym pewnie z możliwych kluczy do odczytywania tej powieści to jest Holokaust. To jest, bo autorka pochodziła z rodziny żydowskiej i ona z wiadomych powodów przed nazistami musiała uciekać, kiedy była małą dziewczynką, do bodajże do Holandii, już tego w tym momencie dobrze nie pamiętam. W każdym razie, no ona musiała porzucić całą tą swoją rodzinę i uciekać, żeby walczyć o swoje życie. I ona straciła tą rodzinę i straciła to odcięcie kulturowe, bo po prostu no, zostali zamordowani oni wszyscy. I ona została, no nie tylko ona była w takiej sytuacji, ale po prostu została sama, została odcięta od swojego społeczeństwa, od swoich, jakby od swojej rodziny i też od swojej kultury, bo ta kultura nagle znikła, bo tyle Żydów zostało wymordowanych. I myślę, że to jest właśnie też ten klucz, że nagle się zostaje właśnie odciętym całkowicie od przeszłych nawet pokoleń i nawet obecna kultura nie jest możliwa właśnie do jakiegoś tam, do jakiegoś właśnie no, przeżywania czy po prostu życia. Coś, co wydaje się być oczywiste. No to taka sama sytuacja, gdyby nagle wyparowało 80% Polaków, to też byśmy zostali po prostu w takim oszołomieniu i w oderwaniu znikłoby po prostu olbrzymia część naszego człowieczeństwa, naszego jakiegoś takiego, naszej tożsamości jako właśnie ludzi, a i nie byłoby jakby za bardzo jak to od tego odtworzyć i no, byłaby to po prostu sytuacja straszna, że znikłaby olbrzymia część naszego człowieczeństwa, a my nawet coś, co bierzemy na co dzień jako pewnik. I kolejna osoba, kolejne pokolenie miałoby no, ogromnie, ogromnie trudno, żeby jakoś funkcjonować w tym odosobnieniu, więc to jest coś, no mnie to bardzo poruszyło. Myślę, no i tak ja w tym kluczu to odczytałam, ale myślę, że inne również tak jak najbardziej są możliwe i zasadne i bardzo się cieszę, że ta książka właśnie u nas wyszła, bo to jest książka z lat 90., ona bodajże była napisana w 90. albo z 80., już nawet w tym momencie dobrze nie pamiętam. W każdym razie czekała chwilę, żeby właśnie u nas się pojawić, ale jest i bardzo warto ją przeczytać. To jest książka akurat no, bardzo warta uwagi. Przeczytałam dalej też książkę Polowanie na małego szczupaka Juhani Karila w tłumaczeniu Sebastiana Musielaka z tej serii bałtyckiej wydawnictwa Mapres. Ja ją przeczytałam z okazji puszystego klubu książki u Ani Książka Mikadze. I ta książka też już chwilkę leżała na moich półkach, ale tak właśnie nie miałam tego impulsu, żeby się za nią zabrać. A tutaj ten impuls się pojawił i okazało się, że ta książka jest wspaniała. Bardzo mi się podobała. Tutaj jest taki baśniowy klimat. Wiele rzeczy z tego względu trzeba wziąć na. Nie rozmyślać nad nimi dużo, tylko po prostu przyjąć, że tak się dzieje, bo tak czasem jak baśnie są skonstruowane, że po prostu rzeczy się dzieją i tak ma być i koniec. To jest część taka stała, nie do kwestionowania, więc jak w baśni tutaj się dzieje. I tylko, że to jest taka baśń dla dorosłych. Ona nie jest w żaden sposób infantylizowana. I ma swoją też głębię. I samo to polowanie na małego szczupaka jest oparte na micie. Na faktycznym micie, który istnieje i to bardzo mnie jakby byłam bardzo zaskoczona tym, że coś takiego istnieje, ale bardzo mi się to też spodobało. Bohaterowie, którzy są tutaj
wykreowani są bardzo właśnie tacy żywi, że są tacy żywiołowi wręcz, oni nie krygują się w żaden sposób, wyrażają swoje emocje, swoje uczucia w taki sposób wręcz nieskrępowany, więc bardzo dobrze się też na to patrzy. I też właśnie no, sama cała ta historia. I to jest też ciekawe, że ona się w dużej mierze właśnie opiera o wątek romantyczny i ta relacja jest taka dosyć też taka, jak ci bohaterowie, żywiołowa, ale pełna napięcia, ale właśnie jakichś takich nieporozumień i oni się czasem właśnie tak no, ścierają ze sobą. Ona też trwa na przestrzeni lat. No i to też właśnie było ciekawie, interesująco oglądać. Ale co najlepsze w tym języku, w tej książce jest, to jest język. To jest po prostu wspaniałe. Ja nie wiem, jak to wypada w oryginale, natomiast po polsku tłumacz no świetnie to ograł, z tego względu, że duża część bohaterowie i ogólnie ludzie tutaj mówią między sobą gwarą. I to tutaj było tak też właśnie przełożone na gwarę, aczkolwiek to nie była konkretna gwara, tylko jakby zlepek różnych gwar. I powiem szczerze, że bardzo, bardzo mi ten język przypominał tą gwarę, w której ja się wychowałam, gwarę kontloską. Więc to było wręcz nieprawdopodobne, że ja mogłam przeczytać książkę, która tak przypominała mi język mojego dzieciństwa. Więc generalnie, no, coś jest po prostu wspaniałego w tej książce, takiego dla mnie szczególnie, i ona mi się z tego względu bardzo podobała. No i klimat, i ten język, wszystko po prostu tutaj wspaniale zagrało. Ja aż się nie spodziewałam, że ta książka będzie taka dobra. Po tytule myślałam, że będzie o rybach, a ta ryba, no jednak nie był główny nacisk na nią nałożony. Ona była takim elementem, która właśnie spajała raczej tą fabułę. Przeczytałam też książkę Wojciecha Guni, Nie ma wędrowca. To jest książka, która opowiada, to jest książka taka bardziej grozy i opowiada o takim, gdzieś na odludziu położony jest tartak, gdzie zmarł dozorca i na jego miejsce przychodzi nowy dozorca i on ma się zająć właśnie tym tartakiem. I tutaj dzieją się różne rzeczy dziwne, rzeczy nadprzyrodzone. Ważnym aspektem tej historii jest to, że ten nowy dozorca jest spoza społeczności. Więc mamy tu też małą społeczność, która ma swoje sekrety, tajemnice, które dla niej sekretami nie są, ale dla każdego innego, no już tymi sekretami są. Tajemnice trzeba rozwikłać i ciężko właśnie wedrzeć się do tego kręgu wewnętrznego, jakiś tam właśnie tajemnic. I też ten mężczyzna ma swoje tajemnice, więc nie jest też takim krystalicznym człowiekiem. Z jakichś przyczyn chciał pracować na odludziu, gdzie nikogo nie ma. I to jest książka bardzo dobra, bardzo dobra. Nie spodziewałam się wręcz aż tego. Jest taka, jakby powiedzieć o tym tekście, jest to jakby tak, że to jest tekst taki ambitny. Ja się nie spodziewałam też, w jaką stronę ta historia pójdzie. Mimo tego, że jest krótka, no to jest też bardzo pojemna i ona bardzo mocno to zakończenie też to jak potem się wyjaśnia, bo ona dosyć wolno się rozwija. I jest taka właśnie takie poczucie właśnie tajemniczości, też takiej zimy, bo tu się akcja dzieje zimą, i takiego mroku, takiego niepokoju mocnego, ale ona zatacza w inną stronę, pojawia się też realizm magiczny. I ja nie spodziewałam się tego, a jednak bardzo głęboko mnie to poruszyło, bo jakby to ta, taki, takie myśl mi potem na koniec została, że my żyjemy na Ziemi, na co dzień tego nie widać, ale prawdopodobnie cała ta Ziemia jest zalana krwią, nasiągnięta krwią i ludzkimi tragediami na przestrzeni wieków, a my po prostu chodzimy po niej jak gdyby nigdy nic. I to jest taka myśl, która bardzo mocno mnie jakoś tam uderzyła. I bardzo dobra historia. Ja, jeżeli ktoś ma okazję, jeżeli ktoś ma możliwość, żeby właśnie przeczytać tą książkę, to ja bardzo mocno zachęcam. Bardzo dobra, bardzo dobra. Dalej przeczytałam książkę Samotne kobiety Wiktora Lawalli i tą książkę czytałam właśnie na książkowiskowy klub fantastyki. Tam na Discordzie była ona wspólnie czytana i to jest taka książka, która opowiada o Adeline, o kobiecie imieniem Adeline. Ona ma ze sobą ogromny kufer, wozi ze sobą ogromny kufer, w którym kryje się coś, co sprawia, że jak tylko on się otworzy, no to znikają, ludzie zostają mordowani, więc jej jakby misją jest to, żeby
utrzymać ten, zawartość tego kufra nietkniętą, niezamkniętą. I ona też w wyniku jej właśnie tego sekretu, jej rodzice tracą życie. I pierwsza scena jest taka w ogóle, że ona podpala swój dom rodzinny, bo w środku leżą dwa martwe ciała jej rodziców, więc sama ta scena otwarcia już jest taka mocna. Zwłaszcza, że na początku nic nie jest za wiele tłumaczone i my nie wiemy, czy ona ich zabiła, czy ona uciekła, czy co się stało, tylko potem to jakby z czasem trochę się wyjaśnia. W każdym razie ona musi z tej rodzinnej miejscowości odejść i udaje się do Montany, bo tam można po prostu dostać swój przydział ziemi i ona nawet jak jest samotną kobietą, to w tym stanie jest takie prawo, że może ten przydział ziemi dostać, musi tylko przemieszkać rok i ona staje się jej własnością, więc ona podejmuje się tego wyzwania. I mi ta książka się bardzo podobała. Ona na początek ma właśnie taką atmosferę niepokoju. To też jest taka właśnie książka grozy. Bardzo tak no, wciąga po prostu w siebie jak jakiś taki wir, jak takie mroczne bagno. Ta książka po prostu z tą duszną atmosferą, mroczną atmosferą niepokoju. A potem trochę w inną stronę skręca, trochę pojawia się taki wątek obyczajowy, który w mojej ocenie też jest bardzo dobry, bo doskonale oddaje klimat epoki i też podbudowuje te relacje między bohaterami tutaj. I na koniec jest właśnie dziwne, krwawe zakończenie, które no, mi się też podobało. Zrobiło to na mnie wrażenie. Dla mnie ta konstrukcja jest świetna. Wszystkie te elementy się zgrały idealnie. Wszystkie te puzzle były po prostu dobrze ułożone i dla mnie nie było tam jakby momentów niepotrzebnych, momentów dłużyzn. Ta książka jest też bardzo mocno, fabuła tej historii jest bardzo mocno osadzona w kontekście właśnie historii i kultury Ameryki z początku lat XX wieku, tylko te konteksty są nietłumaczone w żaden sposób. One po prostu tam istnieją, ale no, nie jest to tak wytłumaczone wprost czytelnikowi, trzeba mieć własną wiedzę, żeby to sobie zrozumieć. Ja akurat no, trochę się to właśnie czytałam, trochę się interesowałam tym tematem, no to pewne rzeczy udało mi się wyłapać, na pewno nie wszystkie. I właśnie mając jakąś tam wiedzę, to te wydarzenia, czy te rzeczy, które się tam dzieją, tym kontekście, one są właśnie takim błyskotliwym komentarzem na to wszystko. Bez tego kontekstu one wydają się być dziwne dla samej dziwności, dla jakiegoś takiego dziwnego konceptu, może, nie wiem, wprowadzania czytelnika w jakieś zaniepokojenie, w jakieś zagubienie. One jakby bez tego kontekstu też, no właśnie mają taki wydźwięk, ale z tym kontekstem w mojej ocenie były genialnym komentarzem. Więc to jest coś, książka, która mi się podobała, książka, która jest naprawdę, naprawdę dobra, więc uważam, że właśnie też bardzo warto ją przeczytać. Przeczytałam dalej też książkę, którą sobie zabrałam do tego mojego wyzwania, czytam szeroko. Jeden dzień Davida Nicholsa. Jest to książka fatalna, nie podobała mi się w ogóle. Nawet nie chce mi się teraz do niej wracać po prostu myślami, bo no, książka fatalna, bardzo zła. Wydarzenia, które się tam działy, no to takie... No kiepskie po prostu, a bohater był tak wykreowany, główny bohater, że ja go nienawidzę, skończyłam go nienawidząc, po prostu, bo był to alkoholik, nie liczący się z uczuciami innych ludzi, w ogóle się nie liczył. Cała fabuła była zalana wodą i jakimiś narkotykami, rzeczy działy się okropne. I ja nie rozumiem, jak w ogóle to mógł być romans, jak mógłby się jakakolwiek kobieta zakochać w takim ochlejem ryju po prostu. Nie podobała mi się ta książka w ogóle i szkoda mojego czasu, żeby ją po prostu czytać. Ale dalej też książka, która mi się bardzo podobała, zupełnie niespodziewanie, bo to jest taka, no wydawało mi się, że to jest taka lekka książeczka, jakiś taki romansik po prostu głupiutki, infantylny. I to nie jest tak, że to jest jakaś książka bitna, bo nie, ale bardzo była taka przyjemna do czytania. Lepiej niż w filmach, Len Painter. To jest taka historia właśnie dwójki nastolatków, którzy już są w ostatniej klasie, są też sąsiadami i oni dla siebie do tej pory raczej byli tacy nieuprzejmi, że trochę wrogo się właśnie traktowali, ale na tą ulicę sprowadza się, na której oni mieszkają, sprowadza się też inna
osoba, która mieszkała z nimi tam w dzieciństwie. I właśnie tutaj główna bohaterka postanawia, że ona musi iść z nim na bal, z tą właśnie osobą, z tym Michaelem, który się sprowadził, i że ten Wes, czyli ten jej sąsiad, którego nie lubi, on jej w tym pomoże, no i zaczynają spędzać razem więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. I z tego startuje historia. I bardzo mi się podobała, była owszem lekka, przyjemna, ale nie była głupia, nie była jakaś taka infantylna. Ta książka też nie udawała czegoś, czym nie jest. Nie było tu żadnego moralizowania, nie było ważnych tematów, jakichś takich, które są przedstawione w sposób płytki, jak czasem lubią to młodzieżówki, czy jakieś takie romanse robić, że po koniec końców wyrządzają więcej szkód niż pożytku. Bardzo, bardzo książka dobra. Ja byłam tak, owszem, do połowy to tak jeszcze nie byłam przekonana, ale po połowie, jak wydarzenia też nabrały tempa i nabrały rumieńców, to ja byłam tak zaangażowana w te losy, że ja aż sama po prostu bym uczestniczyła w tej książce najchętniej, żeby doprowadzić do różnych wydarzeń, czy pomóc w różnych sytuacjach, żeby się szybciej może pewne rzeczy wydarzyły. Bardzo dobra, bardzo mi się podobała. Właśnie miała przyjemna, poleciła mi ją właśnie Justyna z Regał z IKEA. Wspaniałe polecenie. Skończyłam w końcu czytać ten zbiór opowiadań Przeklęty Królik Bory Chang, który miał być na azjatycki miesiąc, ale mi się przeciągnęło jeszcze, go czytałam w marcu. I mi ten zbiór się podobał bardzo. Dla mnie tam nie było ani jednego słabego opowiadania. Wszystkie opowiadania były po prostu bardzo dobre, bardzo mi się podobały. Nie było już dla mnie tam żadnego opowiadania, które by się jakoś wyróżniło. Dla mnie były wszystkie świetne. To jest po prostu nieprawdopodobne. Bardzo rzadko się zdarza tak, żeby w ogóle mi się opowiadania podobały, a żeby podobały mi się wszystkie w zbiorze, to jest coś nieprawdopodobnego. Owszem, najbardziej obrzydliwe no to było opowiadanie Głowa. Ono było po prostu bardzo obrzydliwe, ale jednak warte przeczytania, no bo interpretacje by jego były bardzo ciekawe, właśnie jak tam na grupie różne osoby pisały. Czy po prostu też no jak samemu sobie można było o tym potem pomyśleć, ale no obrzydliwe jest, nie ma co ukrywać, więc no dla mnie duże zaskoczenie, no i bardzo, bardzo dobry zbiór, ja go mogę tylko i wyłącznie polecić, chociaż właśnie tam jest pewna doza takiej dziwności, która rozumiem, że może odstraszać, że może to być zbyt abstrakcyjne, albo po prostu no zbyt poruszać jakieś takie niewygodne struny, czy po prostu w ogóle się można zupełnie odbić od tych tekstów, więc i rozumiem jak najbardziej. Aczkolwiek no mi przypadły do gustu, jakby były pode mnie pisane. Coś nieprawdopodobnego, olbrzymie zaskoczenie. No i bardzo, bardzo dobra książka. Mogę jak najbardziej te opowiadania polecić. Przeczytałam też książkę, która no, jest bardzo popularna. Byłam zaszokowana, jak zobaczyłam, ile ona ma w ogóle ocen na Goodreads, bo ma ponad milion. To jest nieprawdopodobna liczba, bo taka na przykład, no nie wiem, Kroniki Duny mają tylko 100 tysięcy ocen. Czy jakaś tam inna książka, czy Syreny z Tytana też mają 140 tysięcy ocen, a tutaj mowa o Pomoc domowa Freida McFadden. To jest książka, która ma właśnie ponad milion ocen i łączną średnią ocenę 4,33. Było to dla mnie olbrzymie, no po prostu byłam w szoku, jak to zobaczyłam, ale stwierdziłam, że wezmę sobie też tą książkę do czytania, potrzebowałam czegoś na podróż samochodem i no chciałam coś takiego lekkiego, ale co mnie zaangażuje i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę, rzeczywiście ta książka jest dobra, bo ona jest tak napisana, że wciągasz od pierwszych stron, od pierwszych rozdziałów, nie jest to może jakaś fabuła taka nie wiadomo jak skomplikowana, jak też no zakręca, czy po prostu że koniec końców, czy robisz takie wrażenie? No nie do końca, ale to w jakiś angażujący sposób jest napisana, no to samo w sobie przykuwa czytelnika i ja wręcz nie mogłam się oderwać od tej książki. Koniec końców, no nie podobała mi się aż tak mocno, jeżeli chodzi o fabułę, ale samo to zaangażowanie i to jak była wciągnięta, no to dawno mi czegoś takiego książka nie dała. Spełniła idealnie swoje zadanie właśnie książki na podróż, więc no przez to ją tak doceniłam, dałam jej wysoką ocenę, bo no 4 gwiazdki, więc dołożyłam się do tej średniej oceny tutaj. I to jest fabuła tutaj taka, że jest właśnie dziewczyna, która spędziła 10 lat w więzieniu i ona wyszła już na wolność, ale no, ma trudności na rynku pracy, więc poszukuje pracy i zostaje zatrudniona w jakimś takim domu,
państwa Winchesteru w wielkiej rezydencji, gdzie pani domu wydaje się być no, taką wredną małpą, a pan domu wręcz idealnym jakimś takim mężczyzną, wręcz żurnala przystojnym i bogatym, no czego chcieć więcej. W każdym razie ona tam podejmuje tą pracę i zaczynają się dziać bardzo dziwne wydarzenia. I potem fabuła się jakoś tam toczy, skręca w taką stronę, że spodziewałam się tego, ale nie spodziewałam się, że to będzie aż tak. I w ogóle też postać tej matki tego pana domu, czyli tam, no zapomniałam go na imię, w każdym razie tego pana Winchestera, to co ona mówi na końcu, to jedno zdanie, że ona jakby rozumie ten wybór i rozumie, dlaczego ona to zrobiła, tak mnie absolutnie zaszokowało i tak po prostu zaczęłam o tym znowu myśleć, dlaczego on był taki, jaki był, dlaczego ona była taka, jaka była. No coś po prostu niebywałego. Samo to jedno zdanie już na zakończenie dało mi tak dużo do myślenia. W każdym razie, no dobra, dobra, bardzo rozrywkowa książka, bardzo angażująca. Myślę, że jeżeli się właśnie tak potraktuje, no to ma szansę właśnie spełnić swoje zadanie, czyli zaangażować i dać rozrywkę. Jeszcze tu sobie patrzę, czy wszystkie książki... Mogę jeszcze wspomnieć o tym, że czytałam też tą książkę Prawdziwa powieść Minae Mizumura, ale dałam jej DNF z tego względu, że ona no, jest też takim, była takim potworem, 700 stron i była porównywana do wichrowych wzgórz, jakieś takie azjatyckie wichrowe wzgórza i w ogóle, a natomiast ja byłam gdzieś na 150 stronie już i nic się nie działo i ona mnie tak nużyła mocno, więc stwierdziłam po prostu, że nie będę w to brnąć, widocznie ona nie jest dla mnie, ona ma bardzo dobre też oceny, dużo właśnie widziałam osób, że ją poleca, że ją docenia, natomiast no ja nie, ja stwierdziłam, że właśnie nie będzie to dla mnie i no trochę będzie to dla mnie męka, więc stwierdziłam, że odpuszczam. I przeczytałam jeszcze powieści graficzne, właściwie to mangi i przeczytałam drugi tom Poranek ściętych głów. Bardzo mi się podoba ta manga. Tutaj ona, to jest drugi tom i ona ma trochę inną, trochę zgoła inną, inny wydźwięk niż pierwszy tom, bo w pierwszym tomie były tylko właściwie te sprawy kryminalne, a tutaj już poznajemy po prostu więcej historii i poznajemy bardziej tego Aesemona, czyli testowacza mieczy. Była w Japonii taka funkcja, że była osoba właśnie, która miała testować miecze, a testowała te miecze na głowach skazańców i zazwyczaj no, to byli skazańcy z niższego, z pospólstwa oraz no, za popełnienie poważnych zbrodni, więc no, on jest taką osobą tutaj dosyć szorstką, ludzie wzbudzającą postrach, siejącą postrach, ludzie się go boją, więc no, to jest taka osobistość, a tutaj poznajemy go bardziej właśnie od takiej prywatnej strony i podoba mi się ten obraz właśnie, jaki tutaj został wykreowany i też jest to taka manga, że zadaje pytania właśnie o sens zabijania, o to, czy ludzie powinni być zabijani, kiedy powinni żyć, o stosunek kary do przewinienia, no to też są takie ciekawe rozważania, bo pod pozorem rozrywki również można się jakby pewne rzeczy przemyśleć, o pewnych rzeczach się zastanowić. I tutaj jest napisane, że to jest twórca, komiks twórców serii Samotny Wilk i Szczenie, więc stwierdziłam, że ta manga no, bardzo mi się podoba, co prawda dopiero drugi tom, ale podoba mi się bardzo. Więc sprawdzę sobie to Samotny Wilk i Szczenie i wypożyczyłam sobie dwa to pierwsze tomy. Szlak Śmierci i Bezbramna Brama. I ta, muszę przyznać, że tutaj ta seria, ta manga, te pierwsze dwa tomy, ona mi się podoba zdecydowanie mniej niż właśnie Poranek ściętych głów. Tutaj śledzimy historię wojownika, właśnie Ronina, który przemierza, daje się wynająć za pieniądze, żeby po prostu zabijać ludzi i jestem świetny w tym fachu. I przemierza właśnie świat ze swoim dzieckiem, ze swoim, tutaj jest taki, on jest jakby no, może nie niemowlak, ale no małe dziecko po prostu jeszcze. Chociaż już chodzi to dziecko, tutaj są, no jest narysowane, że już chodzi, no ale małe dziecko. I to dziecko się tutaj tak zachowuje, jest tak ukazane, jakby nie jestem w stanie uwierzyć coś takiego, no nie wiem. W każdym razie ten obraz dziecka mi się tu najbardziej kłóci. I samo to, że niewiele się dowiadujemy tutaj o tym właśnie Roninie, tym głównym wojowniku, a też nie wiadomo, nie za bardzo jestem w stanie przewidzieć, do czego ta historia dąży. Ona jest bardzo brutalna, właściwie tylko chodzi o te morderstwa na zlecenie, jak na razie w tych dwóch tomach, więc no Poranek ściętych głów podobał mi się zdecydowanie bardziej, a tutaj tak
Ten samotny wilk i szczenie to jest taka chłodna póki co relacja, chłodny odbiór. Możliwe, że ja też czegoś nie łapię, jakichś kontekstów, jakichś takich sytuacji, więc to nie jest nic strasznego, że mi się ta manga nie podoba. Nie podoba mi się aż tak, jak mogłaby mi się spodobać, jakbym sobie tego życzyła, tylko właśnie tak średnio. Ale to też wszystko zależy od tego, jakie będą inne tomy. Bo możliwe, że po prostu z biegiem rozwoju historii ona nabierze większego sensu. Też jestem w stanie, też biorę to po prostu pod uwagę. I to są już wszystkie książki, jakie przeczytałam w marcu. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli chcecie się czymś podzielić, zwrócić na coś uwagę, no to zostawcie to w komentarzu. Ja bardzo chętnie te komentarze sobie poczytam. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Cześć!